Cześć, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii montowania Stara 266 w prenumeracie od Hachette. Kolejna paczka, kolejne 4 numery, numer 14, 15, 16 oraz 17, więc zapraszam do oglądania. Gazetka numer 14. Na początku instrukcja montażu z dołączonych elementów do tej gazetki. Uzupełnimy części zawieszenia. Cybanty typu U, złącze ramy, resor piórowy złączył ramy, dolne łączniki z nakrętkami zabezpieczającymi. Wygląda na szybki i sprawny montaż. Tak oto prezentują się elementy. Standardowo Hachette nie zawodzi, mamy bardzo małe elementy. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie je zmontujemy. Na plus akurat jest jakość, bo tutaj większość tych elementów jest metalowa. W pierwszym etapie bierzemy nasze elementy złączy cybantów typu U, przekładamy przez ramę. W kolejnym kroku bierzemy nasz resor wcześniejszej gazetki, montujemy. Następnie montujemy dolne łączniki z gazetki 13. Montujemy je tutaj. W kolejnym kroku montujemy nakrętki zabezpieczające. Niestety z narzędzi, które dostarcza nam Hachette, nie jesteśmy w stanie tutaj ich wykorzystać. Musimy się wspomagać alternatywnymi kluczami. I tutaj na szczęście z pomocą przychodzą zestaw kluczy IFIX. W tym przypadku bardzo dobrze się tutaj sprawdzają, idealnie pasują. Więc w recenzji, którą dla Was szykuję z narzędzi, z śrubokrętów, które polecam, które testuję, no na pewno IFIX dzięki temu, że ma wiele różnych zamiennych części, na pewno tutaj zyskuje. Niestety jego cena jest dość wysoka, więc to akurat na jego minus. Ale dzięki temu, że mamy taki śrubokręt z wieloma końcówkami, takimi, które pasują, możemy tutaj sprawnie dokręcić te zabezpieczenia nakrętek zabezpieczających. Tak oto się prezentuje zmontowany już resor. I to wszystko w tej gazetce. Ponownie mamy duży zestaw części, które musimy odłożyć na później. Gazetka numer 15. Kolejne części tylnego zawieszenia. Połączymy tutaj części ramy, resora, pióra oraz drążki reakcyjne z drążkami skrętnymi.
tej gazetce akurat tutaj będzie trochę więcej do zmontowania. Tak oto prezentują się elementy. Element 15A, ramy, 15B, drążek skrętny, 15C, drążek reakcyjny, 15D, śruba łącząca oraz śrubki AM oraz FM. W pierwszym kroku bierzemy element 15A, ramy. Do niego montujemy element z wcześniejszej gazetki 14A, drążek reakcyjny mostu sztywnego. Montujemy go w tym miejscu, skręcając śrubą łączącą. Jeden drążek reakcyjny zamontowany. Następnie bierzemy element drążka reakcyjnego z gazetki numer 15 i skręcamy go ponownie śrubą łączącą. Tak oto prezentują się elementy już zmontowane. W kolejnym kroku montujemy drążek skrętny do części ramy i przykręcamy go tutaj śrubką AM. Mamy też tutaj czpień i tym dłuższym końcem pasujemy go tutaj. Elementy zmontowane. W kroku numer 4 zmontowane części pasujemy do resorów piórowych, łączymy je razem. Następnie skręcamy śrubką FM. Tak oto się prezentują zmontowane części. W kroku numer 7 montujemy nasadki złącza ramy. Łączymy je tutaj na wcisk. I tak oto się prezentuje zmontowane pierwsze zawieszenie. I to wszystko w tej gazetce. Przechodzimy do następnej. Gazetka numer 16. Dołączone do tej gazetki elementy umożliwią nam rozpoczęcie montażu zespołu nośnego, czyli całej tutaj ramy. Ale niestety w tej gazetce nic nie zmontujemy. Elementy pozostawiamy do dalszego montażu w kolejnych gazetkach. Tak oto prezentuje się element w całości metalowy, element 16A, podłużnica. Dołączone mamy śrubki CM oraz GM. Niestety tutaj nic nie montujemy, elementy odkładamy do późniejszego montażu. Następnie przechodzimy do gazetki numer 17. Do gazetki mamy dołączone elementy do elektroniki, przewód płaski świateł tylnych oraz uchwyty przewodów. Więc szybki montaż, zamontujemy elektronikę w otrzymanej wcześniej podłużnicy. Szybki i sprawny montaż. Tak oto prezentują się elementy dołączone do tej gazetki. Element 17A, przewód płaski świateł tylnych. 17B, długie uchwyty przewodu oraz 17C, krótkie uchwyty przewodu. Na początek rozwijamy kabel. Uważamy, żeby nie uszkodzić tutaj elementów lutowań.
kabel staramy się delikatnie naprostować, wyprostować zgięte części. Następnie bierzemy element podłużnicy wcześniejszej gazetki. Przeprowadzamy kabel. Następnie do dalszego montażu potrzebujemy małych tych uchwytów kabla i tych długich, żeby elementy tutaj nie wypadały. Dodajemy troszkę kleju, żeby elementy tutaj połączyć już na stałe. Ok, następnie montujemy duże mocowania tu w tej bocznej części. Również dodajemy trochę kleju. Uważamy, żeby nie skleić naszego kabla. Tak oto prezentują się zmontowane części. Kabel powinien nam tutaj luźno chodzić pod tymi mocowaniami. Elementy odkładamy do późniejszego montażu i to wszystko w tej gazetce. Dzięki wielkie za uwagę. Jak widzieliście, zmontowaliśmy elementy z czterech gazetek. Mało montażu, szybko i sprawnie, ale no, takie działania ma Hachette. Mocno rozdrobniony tutaj model. Elementy niektóre nawet w gazetce 16 nic nie montowaliśmy. Elementy pozostawiliśmy do dalszego montażu. W gazetce 17 zamontowaliśmy tylko i wyłącznie kabel. Więc na tą chwilę mamy bardzo duże rozdrobnienie. Mam nadzieję, że już w kolejnych gazetkach zmontujemy chociaż tą ramę, bo z tego co widziałem już w sklepach, w kioskach już są dostępne kolejne gazetki. Niestety Hachette dla prenumeratorów wysyła dopiero po dostarczeniu gazetek do kiosków. Więc cały czas się zaczynam zastanawiać nad sensem tej prenumeraty. I żeby chyba przyspieszyć, zacznę chyba kupować po prostu w kiosku. Ale jak w tym odcinku zmontowaliśmy elementy, nie było większego problemu. Sprawnie to zostało zmontowane, oczywiście tylko i wyłącznie dlatego, że posiadałem narzędzia, bo jeżeli bym nie posiadał tutaj odpowiednich kluczy, no to zapewne te tutaj mocowania byłoby ciężko mi zmontować. Więc no zobaczymy. Prawdopodobnie w kolejnej przesyłce będzie też ten prezent do prenumeraty w postaci narzędzi. No ale z tego co już tam wstępnie widziałem, to chyba nie ma nawet takich tam narzędzi umożliwiających zamontowanie tych nakrętek. Więc nie widzę sensu tych narzędzi, żeby je dołączać do prenumeraty, skoro za ich pomocą nie można zmontować modelu. W porządku. Pamiętaj, zostaw lajka, zostaw suba, przydzwoń sobie tam dzwoneczkiem. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny z serii montowania Stara 266 w prenumeracie od Hachette. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!